Witam w programie Kowalski i Chojecki. Odpowiadają dzisiaj ze mną w studio pastor Paweł Chojecki. Witam. Witamy serdecznie. Maren Kowalski dotrze do nas jutro. Czekamy gorąco na jego komentarz. A teraz przechodzimy do waszych pytań z dzisiejszego programu o 13:00. Ted Juchniewicz. Jak powinni zareagować najważniejsi politycy polscy po takiej wypowiedzi prezydenta Trumpa? Co powinien natychmiast zrobić prezydent Duda i jego przyboczny Małowiecki? O zdrajcach nie będziemy mówić, no bo co mają zrobić zdrajcy? No, albo spieprzać do swoich ojczyzn, gdzie im tam płacą, albo no, prosić naród o przebaczenie, wyznając swój grzech za przaństwa. Pytanie, rozumiem, jest, co powinien zrobić polski rząd, polski prezydent. W tym momencie oczywiście, że powinien wyrazić jasne zdanie solidaryzujące się z wypowiedziami przywódcy wolnego świata. Nie? I takie zdanie wyjdzie. Dzisiaj przygotowujemy oficjalny komunikat w wersji polskiej i angielskiej z ruchu 11 listopada. To jedyna, podejrzewam, będzie deklaracja polityczna z polskich partii politycznych, które odpowiedzą właśnie na to kolejne zaproszenie do ścisłego sojuszu przeciwko szkopom i kacapom, a także Kitajcom ze strony prezydenta wolnego świata. No to jest oczywiste dla każdego zdrowomyślącego Polaka. Także zapraszamy na stronę ruch11listopada.pl. Tam rozumiem, że w wersji polskiej, jak i angielskiej znajdzie się takie oświadczenie. No i właśnie coraz większe zainteresowanie jest naszą partią. Annaku pyta, czy w każdym mieście będzie komitet wyborczy ruchu 11 listopada? No to już Marian chyba kilka dni temu odpowiadał na to pytanie. Widzę, że jest ogromne zapotrzebowanie, żeby już była okazja oddania głosu na ruch 11 listopada. Marian powiedział, że robimy testowo sprawę w Lublinie, czyli Marian się zgłosił na kandydata na prezydenta Lublina. Tu chcemy skierować główne, można powiedzieć, uderzenie, jeśli chodzi o naszą ofensywę polityczną. Ale oczywiście, jeśli powstaną takie środowiska lokalnie, gdzieś w Polsce, które będą chciały czy z nami współpracować, czy pod sztandarem ruchu 11 listopada wystartować w tych wyborach, jesteśmy na to otwarci. Proszę się zgłaszać do Mariana Kowalskiego. I rzeczywiście, jak teraz zwiedzaliśmy Polskę, zwiedzaliśmy kluby Idź Pod Prąd, no to rzeczywiście nastroje są bojowe i dużo ludzi wierzy w sukces Mariana Kowalskiego w Lublinie. Chociaż trzeba pamiętać, że właśnie wybory samorządowe są najtrudniejsze dla takich nowo startujących inicjatyw politycznych, bo tam zdaje się, nie wiem, czy 60 czy 70 tysięcy chyba kandydatów, jeśli by chcieć wszystkie te listy wypełnić do tich sejmików wojewódzkich, takich, śmakich, prezydentów, najwięcej ludzi potrzeba i tak dalej. Także trzeba najwięcej ludzi. Tak wypadło, że przed takimi wyborami już my się zarejestrowali, ale jasno mówimy, że naszym celem są wybory parlamentarne. No i potem prezydenckie, żeby Marian Kowalski został prezydentem. Na to czekamy. Pytanie szczególnie do ciebie, do pastora Pawła Chojeckiego. Czy w ruchu 11 listopada jest miejsce dla osób niewierzących? Kiedyś pokazywałem dla osób niewierzących taką prosty test. Zadajcie sobie pytanie, w których krajach niewierzący, ateiści mają najwięcej wolności? Czy w tych ateistycznych? Nie za bardzo, bo wielu komunistów skończyło strzałem w tył głowę albo w gułagach i tam chwalili dalej towarzysza. Nie mieścili się w systemie. To już mówię nie o każdym ateiście, tylko o ateistach komunistach, nie? To odpada. No to może kraje muzułmańskie. No to spróbujcie tam być ateistami, no to zobaczycie, co będzie. Tylko w krajach rządzonych przez biblijnych chrześcijan, nie w krajach katolickich, bo tu inkwizycja różne rzeczy robiła. W Polsce na przykład jeden ze szlachciców, zresztą pomówiony złośliwie przez swojego dłużnika, no, stracił głowę za to, że powiedział, że nie wierzy w Boga, nie? Ale no, to był taki wyjątek, można powiedzieć. Straszna rzecz, zdarzyła się rzeczywiście w Polsce. Ale
wolność wyznania, czyli wolność niewyznawania niczego, to jest właśnie to, co dała światu chrześcijańska republika, mówię już o naszych czasach, Stanów Zjednoczonych. To jest chrześcijańska republika, czyli państwo republikańskie, gdzie są wartości wyprowadzone z Biblii, a drogą demokratyczną przedstawicieli, którzy mają chronić te wartości, się wyłania. Tak w skrócie można opisać ustrój republikański Stanów Zjednoczonych. A dlaczego chrześcijański? Bo właśnie z Biblii zostały te wartości, na których zbudowane są Stany Zjednoczone, wyprowadzone, że to Bóg dał nam te prawa do wolności, do życia, do posiadania broni i tak dalej. To jest fundament prawny tej republiki. I kiedy świat to zobaczył, to z całego świata wszyscy ludzie, niezależnie od wyznania, wiary czy niewiary, ciągnęli, bo wiedzieli, że to jest ziemia obiecana dla nich. Cały XVIII, a szczególnie XIX wiek, to jest ogromny napływ ludności, także z Polski. Przecież już wtedy, po powstaniach, kolejni nasi wyrzucani tu stąd rodacy docierali do Stanów Zjednoczonych. Także dla wszystkich inaczej wierzących, ateistów, nie wiem, poszukujących i tak dalej, partia biblijna, która głosi właśnie ten model amerykański, nie jest żadnym zagrożeniem. Jest jedynym rozwiązaniem, żebyście mogli się cieszyć swoimi swobodami. I o tym też mówiliście dzisiaj w programie o 13 razem z Andrzejem Turczynem, że właśnie chcemy takiej Polski, jaka jest Ameryka dla Amerykanów. I o tym doskonale wie Polonia, także też rzeczywiście czekamy na Polonię, w ruchu 11 listopada. Tak. I czekamy na oddolne organizowanie się Polaków w Stanach Zjednoczonych, właśnie w klubu Idź Pod Prąd. Już kilka takich klubów tam funkcjonuje. Są już pierwsze grupy biblijne, jest pierwsza grupa biblijna Chicago, ale też wiem, że już następne się szykują. Już w Teksasie, zdaje się, nasi widzowie, którzy też podzielają nasze opinie na temat Jezusa Chrystusa i tego, jak człowiek dostępuje zbawienia, już też się chcą spotykać na razie między sobą i to być może będzie druga grupa biblijna Houston, także zapraszamy naszych widzów z okolic Houston w Teksasie, także a później może gdzieś okolice Jersey City tak, także myślę, że to jest dobry czas, żeby Polacy zaczęli się organizować już nie tylko politycznie, ale duchowo w swojej nowej ojczyźnie w Stanach Zjednoczonych. Następny komentarz, Ted Juchniewicz. Tak sobie pomyślałem, że jedyną receptą na przywrócenie samodzielnego myślenia to przekonywanie Polaków do porzucenia innych mediów i skierowania się naprawdę głoszoną Idź Pod Prąd. Tak, tu jest pozytywny komentarz, a ja go odwrócę. Rozumiecie teraz Państwo, czy ci nasi widzowie, tak jak Ted, rozumiem, to jest od Tadeusz, tak? Tadeusz Juchniewicz. Tadeusz jak przedstawia od strony to pozytywnej, że skąd się bierze tyle hejtu przeciwko nam, a w najlepszym wydaniu to jest zamilczanie. Pamiętacie petycję do Trumpa, petycję smoleńską, jak była zamilczana przez reżimowe, prawicowe, srutututu, patriotyczne media. To był test. Niespełna dwa miesiące później przyjeżdża do Europy prezydent Stanów Zjednoczonych i mówi, że Polska walczy z Rosją i daje jako wzór dla całej Europy. Mówi, a Niemcy knowają z Rosją i weźmiemy ich za dupę. No, chwała Bogu, ale tak też definiowaliśmy tę tak petycję, tak, że to jest oddanie chwały Jezusowi Chrystusowi, żeby cała Polska zobaczyła, co garstka ludzi, którzy całkowicie zaufali Jezusowi Chrystusowi co do swojego zbawienia i co do swojego życia codziennego, co do przyszłości swojego kraju, swojej ojczyzny, co może zrobić z Jego błogosławieństwem. To się dzieje. Dzisiejsze słowa prezydenta Donalda Trumpa to też właśnie dowód na to, że wasza praca nie poszła na marne, że te godziny spędzone w internecie i w realu, o czym nas informowaliście, że to po prostu teraz przynosi owoce. Także jeszcze raz wam dziękujemy. Przecież za to. Prezydent Trump nie mówił do polskiego rządu, który jest zaprzedany Niemcom i gdzie Czaputowicz, i to mówiliśmy o 13,
Mało se nóg nie połamał, tak biegł do mikrofonu jakiegoś, żeby już ogłosił, że on jest sługusem niemieckim i on będzie zawsze tu przyjaźń niemiecko-amerykańską cementował i on nie chce niepodległości Polski, jeszcze by wypadało, żeby dodał. To by wreszcie prawdę powiedział Polakom. Także to przesłanie Donalda Trumpa to nie jest do tego rządu obszczymurków, to jest do wolnych Polaków. Mateusz, problem Polaków jest w tym, że oni słuchają, co kto mówi, a nie zastanawiają się, kto to mówi. Największy kłamca wciska im to, co chcą usłyszeć, nie sprawdzają jego życiorysu, nie wiedzą, że to podły oszust. Taki no, generalny komentarz, jeśli chodzi o nasze społeczeństwo. To właśnie to jest nasz cel, jeśli chodzi o programy. Mówienie prawdy, ale po co mówienie prawdy? Żeby Polacy zaczęli samodzielnie myśleć i wyciągać wnioski. Dlatego jesteśmy tak niebezpieczni i tak zwalczani, ale cieszymy się, że każdego dnia dostajemy sygnały, że to, co robimy, przynosi owoc. Tak, życiorys, wcześniejsze dokonania lub wstydliwe karty to jest nieodłączny element przekazu. Czyli nie patrzymy, co ten człowiek mówi. Jezus mówił, sądźcie po owocach. Czyli zobaczmy, jakie on owoce w życiu wydał. Co wcześniej robił, komu służył, jak służył, czy kogoś okradł, czy dał komuś pieniądze. Nie? To są bardzo ważne informacje. One wpływają na rozumienie przekazu. Jak taki zdrajczyk z Platformy przyjdzie i będzie wam opowiadał, że złote domy wybuduje i tak dalej, to co macie zrobić? Co macie powiedzieć? Poszł? Fon. Do widzenia. Jego życiorys mówi głośniej niż jego słowa. Jego zdrada mówi głośniej niż jego dzisiaj podlizywanie się Polakom frazesami patriotycznymi. Szczególnie, że w rządzie PiS dzisiaj to naprawdę, no wystarczy spojrzeć kilka lat wstecz i rzucisz już. Rzucisz kamieniem i u Wolca trafisz, albo w Platformersa. Polaków, prawdziwych patriotów, tam już nie znajdziesz. Komentarz od Dominika. Mam niedaleko domu portugalską Biedronkę, a kiedy tam wejdę, usłyszę język rosyjski. Obok Biedronki jest chiński market. Czy ja jestem jeszcze w Polsce? Pyta Dominik. Ano tak. I to jest błogosławieństwo niemieckie. Bo rozwalenie polskiej gospodarki, rozwalenie polskiego handlu, średniego i małego, to jest zasługa niemieckiej Unii Europejskiej. A dzisiaj kolejną zasługą jest to, że z jednej strony na Europę nacierają imigranci z Afryki Północnej i z Azji, a z drugiej strony Polska jest zalewana już nachodźcami ze wschodu. No to jest sukces Polski w Unii Europejskiej. A gdzie miejsce dla Polaków? No, na zmywaku w Irlandii, w Anglii. Także ostatni dzwonek. Jeśli chodzi o Polaków. Jeśli Polacy dzisiaj się nie zorganizują i nie postawią się, nie pokażą, że są obywatelami, którzy chcą tutaj mieć państwo polskie, zbudowane na wzór chrześcijańskiej Ameryki, to niedługo będzie posprzątane tutaj. Taki jest plan. O tym powiedział papież Franciszek jasno na początku tego roku. Europa państw narodowych nie ma szans na przetrwanie. To jest stanowisko oficjalne Watykanu, katolickiego kościoła. Musimy zbudować tu Ordnung, Reich, państwo federalne, to wtedy będziemy mieli szansę na konkurowanie w świecie. To jest stanowisko Watykanu, sprawdźcie sobie. To jest plan dla Polski, to jest plan likwidacji Polski. Idźcie na mszę w niedzielę. No, jak to głupi, to idzie, no. I na zakończenie, jak oceniają panowie zakaz handlu w niedzielę? Projekt przyniósł więcej szkody czy pożytku? Pożytku? To nie wiem, czy tam komuś wielki przyniósł, bo wielkie sieci zawsze znajdą sposób, żeby to w jakiś sposób obejść. Małe sklepy też wiem, że mają jakieś problemy. Słyszałem, jak tam był mały sklep, gdzie pracownica powiedziała, że ma wolną niedzielę zagwarantowaną i właściciel musiał iść za ladę w niedzielę, no bo tam nikt nie chciał pracować i tak dalej, i tak dalej. Moim zdaniem takie rzeczy nie powinny być regulowane urzędowo. Na normalnym rynku pracy człowiek, który chce
świętować w niedzielę, mówi, ja nie chcę pracować w niedzielę i jego pracodawca to powinien uszanować. Nie? Jeśli mamy taki rynek pracy, że zalewa nas się tanią siłą roboczą właśnie ze wschodu, a jeszcze później może z Maroka i nie wiadomo tam skąd jeszcze, z Etiopii i Bangladesz i tak dalej, bo już przecież wojewoda Czarnek do Lubelszczyzny, która jest przecież jednym z najgorzej rozwiniętych regionów, bezrobocie tu duże, pensje niskie, a on jakiś Uzbekistan, pisowiec Uzbekistan nam tu sprowadza. No to jak się sprowadzi tanią siłę roboczą, to nic dziwnego, że Polak, który będzie albo za niskie stawki tyrał przez 7 dni w tygodniu, nie będzie mógł powiedzieć, nie, ja chcę mieć wolną niedzielę, niech studenci pracują w niedzielę, niech może przedstawiciele takich wyznań, które tam inne dni świętują, niech pracują w niedzielę, a ja chcę mieć wolne. Na normalnym rynku pracy to by było do zrobienia. Niestety te wszystkie regulacje połączone właśnie z napływem taniej siły roboczej spowodują, że tylko Polacy dostaną jeszcze bardziej, no wiecie, w jaką część ciała. To było ostatnie pytanie. Dziękuję za komentarz i widzimy się już jutro o 13:00 w pełnym składzie. Dziękuję, do zobaczenia. Jednostka wszakże serem jest, ty również jesteś niczym. Nie po to urodziłeś się, by z góry patrzeć na buczary. Jesteś niewielkim elementem, z numerem wartem zapisany. Idź pod prąd, idź pod prąd, idź pod prąd, idź pod prąd. Jak palą czas kapłanów.